Jest z pewnością jednym z najszybszych samochodów na świecie i zarazem najbezpieczniejszym samochodem przeznaczonym do szybkiej jazdy. Napęd na 4 koła, blisko 500 koni mocy, niewiarygodne przyspieszenie i komfort. Najbardziej dopracowany i technologicznie zaawansowany samochód sportowy. Nissan GT-R. Marzenie wielu kierowców. Premiera Nissana GT-R miała miejsce w Wałbrzychu, w salonie Nissana Jerzego Mazura. Postanowiliśmy sprawdzić, jak jeździ się Nissanem GT-R. Zajrzyjmy pod maskę Nissana GT-R. A pod maską 3,8-litrowa V6 z dwiema turbosprężarkami. Nowa konstrukcja zaprojektowana specjalnie dla GT-R-a. Maksymalny moment położony jest w przedziale od 3200 do 5200 obrotów na minutę i wynosi 588 Nm. Moc 480 koni. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to do 100 km na godzinę Nissan GT-R rozpędza się w niecałe 3,5 sekundy. A jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w wyścigu na 1/4 mili, to wystarczy zaledwie 12 sekund, żeby auto pokonało ten dystans. Dwusprzęgłowa skrzynia biegów zapewnia błyskawiczną zmianę przełożeń. Biegi można zmieniać łopatkami przy kierownicy, skrzynia może także pracować w trybie automatycznym. Napęd na 4 koła, niewiarygodna przyczepność, a oprócz tego komfort, niespotykany dotychczas w samochodach sportowych. Sprawdźmy, jak auto sprawowało się na torze podczas testów. Samochód testował m.in. Jerzy Mazur. Żaden inny samochód nie łączy w sobie jednocześnie szybkości, łatwości prowadzenia, znakomitych właściwości jezdnych w każdych warunkach, dynamiki i wyrazistego stylu. Nissan GT-R to komfort, elegancja i przede wszystkim ogromna moc, która sprawia, że trudno nie pokusić się o złamanie przepisów. No, to jest takie auto, że każde auto pokona. Jest najszybsze auto w Polsce, można powiedzieć. Jest szybsze od Ferrari, jest szybsze od Lamborghini. No, jest to ewenement. No, czekaliśmy 3 lata na to auto i rzeczywiście to, co było w prasie, w tej dywizji, jest to rzeczywiście prawda. Nissan GT-R. Technologiczne arcydzieło obdarzone niezwykłymi możliwościami. Wśród samochodów sportowych Nissana warto przyjrzeć się modelowi 370Z. 370 to piękność przyprawiająca o szybsze bicie serca. Mniejsza masa, większa moc, futurystyczne reflektory, solidne i zwarte nadwozie i mocniejsze hamulce. To właśnie Nissan 370Z. Zacznijmy od pięknej stylistyki nadwozia. Klasyczne wzornictwo. Ksenonowe reflektory z systemem zmywania i autopoziomowania. 18-calowe felgi ze stopu metali lekkich, tylna centralna lampa przeciwmgielna i dwie końcówki układu wydechowego, podkreślające sportowy charakter auta. A do tego lakier z powłoką odporną na zarysowanie. Ewolucja i rewolucja, czyli siła, pasja i osiągi. Samochód wygląda atrakcyjnie nie tylko z zewnątrz. Pod maską silnik dla uzależnionych od adrenaliny. V6 o pojemności 3,7 litra,
czyli 330 koni mocy i moment obrotowy rzędu 370 Nm. Słowem, bestia, którą ciężko ujarzmić. Wystarczy nacisnąć pedał gazu i poczuć różnicę. Pierwsza na świecie 7-stopniowa skrzynia biegów, wyposażona w system Synchro Rev Control, zapewnia niespotykanie łagodną zmianę biegów. 5 sekund do setki. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Spalanie w cyklu mieszanym na poziomie 10-11 litrów. Zatem poddajmy się szybkości i odrzućmy wszystkie ograniczenia. W zestawieniu z poprzednikiem Nissanem 350, 370 jest lepiej wyposażona, bardziej zaawansowana technologicznie i przede wszystkim znacznie tańsza. Nissana 370Z można mieć już za 174 tysiące złotych brutto. Nissan 370Z. Pędź najdalej, jak tylko możesz. Sponsorem programu jest salon samochodowy Nissan JM Mazur.